Kronice policyjnej mówimy o samochodzie skradzionym na osiedlu Westerplatte w Tarnowie, także o dużej liczbie nietrzeźwych kierowców. Ostatnio tarnowscy policjanci otrzymali zgłoszenie kradzieży samochodu Citroen C4 Picasso. Sprawca, 31-latek, mieszkaniec Tarnowa, dokonał kradzieży samochodu z ulicy, z osiedla Westerplatte. Ponieważ była szybka interwencja i szybkie zgłoszenie do dyżurnego komendy miejskiej policji w Tarnowie, udało się zatrzymać sprawcę, który zmierzał w kierunku Tuchowa i na ulicy Tuchowskiej został zatrzymany przez patrol policji. Ponieważ nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego, skąd się w tym miejscu wziął, został zatrzymany, przewieziony do policyjnej izby zatrzymań. Podczas wykonywania czynności w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie przyznał się do kradzieży, został mu przedstawiony zarzut z artykułu 279, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. Samochód został odzyskany, przekazany właścicielowi. Kolejną bardzo nietypową kradzieżą, jaką odnotowaliśmy w naszych systemach, to 50-letni mężczyzna, który opiekował się 70-latkiem w Tarnowie, niedołężnym, dokonywał systematycznych kradzieży narzędzi, elektronarzędzi oraz gotówki. W wyniku jego działań mężczyzna, 70-latek, utracił elektronarzędzia oraz gotówkę na kwotę ponad 1400 zł. W wyniku działań tarnowskich policjantów udało się zatrzymać tego mężczyznę, odzyskać wszystkie elektronarzędzia i przekazać poszkodowanemu. Wydział Ruchu Drogowego zakończył właśnie na etapie gimnazjum i szkoły podstawowej zawody bezpieczeństwo ruchu w drogowym. Chcę poinformować, że na etapie gimnazjum w Tarnowie pierwsze miejsce zdobyło gimnazjum numer 1. Natomiast jeżeli chodzi o powiat, to pierwsze miejsce zdobyło gimnazjum w Miechowicach Wielkich. Na poziomie szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyła szkoła podstawowa z Wietrzychowic oraz szkoła podstawowa numer 14 w Tarnowie. Zapraszam 19 kwietnia do Zakliczyna. Tutaj będą organizowane kolejne zawody właśnie bezpieczeństwa ruchu drogowego szkół ponadgimnazjalnych. Wydział Ruchu Drogowego odnotował w tym tygodniu 4 wypadki. Jeden z nich miał miejsce w Tuchowie. Tutaj na przejściu dla pieszych 20-latek potrącił 30-latka. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna doznał obszernych obrażeń ciała oraz złamań. Kolejnym zdarzeniem, bardzo niebezpiecznym, miało miejsce w Koszycach Małych. Kierujący samochodem najechał na pojazd poprzedzający. Pojazd poprzedzający wykonywał manewr skrętu w lewo. W wyniku tego zdarzenia samochód, który najechał na tył poprzedzającego pojazdu, wjechał na lewy pas ruchu, doprowadzając do zderzenia z dwojgiem motocyklistów. Niestety jeden z tych motocyklistów doznał obrażeń ciała w postaci złamań, został przewieziony do szpitala. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego odnotowali w sumie 49 kolizji. Przeprowadzono ponad 600 kontroli, z czego 25 nietrzeźwych kierujących odnotowaliśmy. 19 to prowadzących samochód, pozostali to rowerzyści. Zostało zatrzymane 4 prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości o 50 km na godzinę. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy w poniedziałek. Tomasz Niecik, Kamil Bednarek i Sobota to głównie artyści, którzy wystąpią na Juwenaliach 2016 w Tarnowie. Supportować ich będą Fox Hill, Fingers, Light i Tafel. W tym roku studenci bawić się będą na parkingu Centrum Handlowego Echo. Jeśli chodzi o supporty, wystąpi Fox Hill, Fingers oraz Light i Tafel. Zaś jeśli chodzi o główne gwiazdy, wystąpi w pierwszej kolejności raper Sobota. Później wystąpi znany chyba wszystkim bardzo dobrze Kamil Bednarek, który już miał okazję grać w Tarnowie na Juwenaliach. I był to największy z tych dziewięciu koncertów juwenaliowych. I na sam koniec wystąpi Tomasz Niecik, trochę eksperymentalnie, jeśli chodzi o to zestawienie. Będzie także maraton filmowy, który poprzedzi juwenaliowe szaleństwa. Zapraszamy wszystkich studentów, jak i również mieszkańców Tarnowa na salę, w której się obecnie zajmujemy, na aule Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, na której odbędzie się nocny maraton filmowy. Kolejna edycja nocnego maratonu filmowego połączona z wielkim grillowaniem na kampusie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Wybrana zostanie również Miss Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Finał, jak już mówiłem, odbędzie się 7 maja w Galerii Tarnowie o godzinie 17. Zgłoszenia kandydatek przyjmujemy do 22 kwietnia na adres miss@pwsztar.edu.pl.
www.jubilatus.pl. Tegoroczne juwenalia zaplanowane zostały na 15 maja. Motocykliści oficjalnie rozpoczęli sezon w 2016 roku. Na placu Starej Kapłanówki w Tarnowie przy ulicy Matki Bożej Fatimskiej zgromadziły się prawdziwe tłumy. Była msza święta, poświęcenie motocykli i parada wokół miasta oraz strongmeni i wiele innych atrakcji. Rozpoczynamy oficjalnie sezon motocyklowy w Tarnowie. Jak widać, frekwencja bardzo mocno dopisała, pogoda tym bardziej, z czego jesteśmy zadowoleni. Ciężko powiedzieć, ilu uczestników dzisiaj. Zapełniliśmy plac Kapłanówki po brzegi. Jeszcze czeka nas bardzo dużo atrakcji, za nami msza święta i poświęcenie motocykli, przed nami parada przez miasto, a później już dużo adrenaliny, pokaz strongmanów, pokaz stunterów. No oczywiście impreza dla motocyklistów, otwierająca sezon, więc wszelaki przekrój, jeśli chodzi o typy motocykli, jakie do nas przyjechały. Co ważne, też odwiedzili nas motocykliści prawie z całej Polski, co wskazuje na to, że Tarnów jako miasto zasługuje na tego typu imprezy, co po raz kolejny potwierdziliśmy. Zwracamy się z apelem do wszystkich motocyklistów, aby jednak ten sezon przejeździć bezpiecznie, z głową i pomyślnie, bez żadnych kolizji, kontuzji, zakończyć i spotkać się podczas zakończenia sezonu i za rok podczas rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Podczas imprezy rozpoczynającej sezon motocyklowy przeprowadzono zbiórkę pieniędzy dla Adasia Skrzypka. Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Małopolskich Miłośników Motocykli. Termalika Brukbet Nieciecza pokonała w wyjazdowym spotkaniu ekipę Podbeskidzia Bielsko-Biała 1-0. Bramkę dającą zwycięstwo podopiecznym trenera Piotra Mandrysza zdobył Mateusz Kupczak w 60 minucie, wykorzystując duże zamieszanie pod bramką Emiliusa Cubasa. Bardzo się z tego cieszę. Cieszę się, że udało nam się w tym trzecim meczu wygrać z Bielskiem i na pewno to nas podbuduje. W tabeli Termalika zajmuje czwarte miejsce w grupie spadkowej piłkarskiej Ekstraklasy. W środę Słonie zmierzą się z ekipą Korony Kielce. Żużlowcy Unitarnów wygrali na torze w Mościcach z drużyną Mistrza Polski Unią Leszno 48-42. Świetnie w drużynie jaskółek pojechał tercet Kołodziej Bierę Madsen. Dla leszczyńskich Byków najwięcej punktów zdobył Pedersen i Zęgota. Tarnowianie dzięki temu zwycięstwu plasują się na czwartym miejscu w tabeli PGE Ekstraligi. Za tydzień na własnym torze zmierzą się z drużyną Stali Gorzów. Zainaugurowana została czwarta tarnowska edycja Deutschmann Mini Mistrzostwa 2016. Do rywalizacji przystąpiły drużyny w kategoriach U11 i U13. Mecze rozgrywane były na boiskach LKS Dunajec. Czwarta edycja tarnowskich Deutschmann Mini Mistrzostw dzisiaj znalazła otwarcie tradycyjnie na stadionie Dunajca z Zbylitowska Góra. Tradycyjnie również dopisała nam pogoda, a więc śmiało ruszyliśmy z rozgrywkami dwóch najstarszych kategorii. Pewnym nowum właśnie jest od tego roku, że doszła kolejna kategoria U13. Udało nam się na pierwszy rzut 6 drużyn zgłosić w tej kategorii. 29 drużyn gra w kategorii 11, a więc tutaj w sumie gościmy 35 zespołów. To jest jakby połowa stawki tegorocznych zgłoszeń tarnowskich Deichmann Mini Mistrzostw. To też świetna informacja dla nas, dla Tarnowian. Tarnów jest w zdecydowanej czołówce miast, które startują w rozgrywkach Deichmann Mini Mistrzostw. 71 zespołów w tym roku. Przypomnę, za tydzień jeszcze startują kategorie U9 i U7. Za tydzień do głosu dojdą najmłodsze kategorie wiekowe, czyli drużyny do 7 i 9 lat. Za nami Puchar Europy Juniorów w Tarnowie we wspinaczce sportowej na czas. Rywalizowali zawodnicy z wielu europejskich krajów na ściance w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Po juniorskiej części swoich sił próbowali najmłodsi adepci tego sportu, którzy walczyli na nieco mniejszej ściance. Wspinałem się na innych wspinaczkach, jak mi się trafiło. Teraz chodzę co tydzień, a tutaj jestem pierwszy raz. Super sytuacja, mam bardzo dobry wynik. Oglądałem, jak starsi się wspinają, no i jest po prostu super. Mieliśmy możliwość obserwowania rywalizacji najlepszych zawodników w Europie w kategoriach junior młodszy, junior i młodzieżowiec. A przed chwilką zakończyły się zawody dla małych wspinaczy, dla kategorii dziecięcych. Rywalizowali młodzicy, dzieci i dzieci młodsze. Zawodnicy w wieku, no praktycznie granicy dolnej nie było, do 13-14 roku życia. Tak więc był to bardzo intensywny dzień.
pełen sportowych emocji, pełen pozytywnej rywalizacji.